Tak, witam w kolejnym odcinku. Tym razem, znaczy w tym odcinku mieliśmy się zająć no wiecie co? Kurde, wróć się. Jest taki chytry sposób, tak. I mogę sobie tak kopać, ile wlezie. Stojąc w miejscu. Choćby tam był spad, to i tak znajdę się na tym drugim klocu. Aha, dobra. W tym odcinku co? Drugie podejście na zrobienie super kopalni. Tak? Super kopalnia, kurde. Ale w tym momencie postanowiłem trochę odbiec od zasad. Z racji tego, że już mam 30,5 poziomu, to zrobimy tam super kopalnię. Zrobimy tam super kopalnię na odwrót, czyli od dołu. Nie wiem, czy tak się da. W ogóle pierwszy raz sprawdzę, czy tak się da zrobić tam kopalnię. A może i sobie poradzę. Także co? Jedziemy. Mam tylko nadzieję, że nie zacznę kopać się przez gravel. Nie usłyszę nagle złowrogiego. Lub. Bo mi się nieźle przestraszył. No zbieraj. O, ten świat jest płynący żelazem. I koalem normalnie. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Czy ja przed chwilą ręką rozpieprzyłem skałę? Dobra. Szałmieheta. To jest właśnie problem z drabinkami. Że on się w taki żałosny wręcz sposób bugują na bocznej ściance. Wiem, że nie musiałem tej ostatniej, ale co tam. Dobra, który to już stop i co mamy? No już ładnie, 17 żelaza. Ale my ledwo zrobimy kopalnię i jesteśmy na poziomie 40. Dobra, luz. Ok. No i co, kopiemy dalej. Jak natrafimy po drodze na diaksy, to byłby w Minecrafcie chyba szczyt moich marzeń. No kop, kop. Ale to nudne. Czuję kopalnie, jak takie kopalnie musi być nudne. Nie musi. Może. Nie przesadzaj, Jacker. Znaczy w twoim wykonaniu jest nudne. Co ty robisz? Idziesz w dół. Stawiasz te swoje drabinki co jakiś czas. Pochodni ci się jakby nie chciało. Bez sarkazmu. Proszę. Co? W ogóle chyba znowu trafiliśmy na jakąś jaskinię. Nie słychać było anorektyków. Dlaczego? Dlaczego zawsze ja?
I szukajmy sobie, man. Albo i nie. Wejdźmy jeszcze trochę. Wiem, że droga ucieczki może mi się całkiem przydać. Bo wiecie co? Spływajcie tak w ogóle. Fear the Horde! Creeper. Oh man, motherfucker. No! Weźresz się. Przyda się ma wnęka na przemyślenie sytuacji. Bo te mędy będą tuż nade mną. No i co? Drabinki się prawie skończyły. Tutaj dajemy cobblestone. Tfu, nie ten przycisk. Nie ten... Skórzane buty ciągle są, ale podeszły już nieźle zdarte. 23. No i co? Trzeba będzie chyba... Ingites. Cóż można chcieć więcej? Ja bym chciał jeszcze pochodnie. Mogę dostać. No już wcześniej chciałem. Całkiem przydatna ta funkcja Shift. Lecisz. I ostatnia. No i co? No i co? No i jedziemy dalej. Z tym koksem. Poziom 19. I zombiaki drą się. Jaskińca obok. Ale mogą sobie protestować. Nie przeszkadza mi to. Niech idą do Ligi Ochrony Przyrody. Poziom 11. Słyszę lawę. Jest lawa, jest impreza. Dobra. Poziom 9. Chyba poziom 8 to już się bedrock zaczyna. Sprawdzimy to. To, że będę miał mgłęza plerami, to ja wiem. Dobra, w tą stronę zaczniemy kopać. Aha, jestem pewnie pomiędzy jakimiś dwoma jaskiniami. Które oddziela właśnie tylko cienka warstwa gravela. Czyli czuję, wesoło nie będzie. Tutaj może drugi mieczyk. Tutaj może uzupełnijmy sobie zapas. Siup. 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 Siup.
No i co, no i... Wy też to widzicie i słyszycie. Zajerona eks, panie ma, no proszę. Ha! Ani jeden eks nie dostałem za wydobywanie irona. Chyba, że wydobywanie surowców. Chyba, że dostawanie doświadczenia za wydobywanie surowców blokuje się od 30 w górę. A nie zdziwiłbym się. Chociaż gdyby nie, tak nie było, też bym się nie zdziwił. Cyk, pochodnia. Jak ja idę do was, do lawy, to dziękuję. No to co? Sprawdźmy, czego tam i kto tam od nas chce. Mam nadzieję, że są nade mną, a nie naprzeciwko mnie lub pode mną. Dobra, kopiemy tak do pierwszego znalezionego surowca, ażem powiedział. Bardzo obfita. Nie, dostaje się expa, także to jest pewnie tylko nigdy na całą nie kop matałku. Praktycznie prawie zawał. Dobrze, że na poziomie 9 się nie zatrzymałem, tylko na 8. Bym miał niezły ambaras. Ale jak na dole jest kopalnia, to surowce pewnie wszystkie te, nasz kopalnia. Jaskinią, to surowce pewnie wszystkie w tej jaskini siedzą, najbliższej okolicy, także mogę sobie pokopać. Ojej. Ach, ju. Myślę, czy nie robić cięć. I po prostu nie puszczać, kiedy będę zdobywał kolejne surowce. I to nie jest chyba taki głupi pomysł. Tak, słychać już gdzieś lawę. Tu mam od góry iron. A lawa nie jest za blisko, więc mogę sobie chyba go spokojnie wydobyć. Jump. Ale jest też ziemia. A jak głosi stara zasada Minecrafta, ziemia skrywa jakiś surowiec. Czemu więc całej nie wykopię? Otóż i tak. Poziom wyżej, zrobię kolejną roszadę 4x4. W ogóle zobaczcie to, może tutaj będę kopał pomiędzy odcinkami. A za jakiś czas zejdę tu i pokażę wam, o co chodzi w mojej idealnej, cudownej, doskonałej i tak dalej kopalni. Niektórzy z was może sądzą, że przerwy pomiędzy szybami powinny być na 3. No, tyle że wtedy po pierwsze. Są takie rudy, które się jednak mogą zrobić w ten sposób, na przykład diaksy. Macie dwa diaksy, one się tak ustawią i ich nie znajdziecie. Nie siedzą idealnie pomiędzy wami. Gold. A lawę słyszę. To może oznaczać tylko jedno. Jackar zaraz się usmaży. A jednak nie, no dobra. Pierwsze złoto. Wydobyte naturalnie, bo pierwsze złoto już miałem z katakumb. Dobra.
Czemu w ogóle wszyscy mówią świątynie pustynne, pustynne świątynie, świątynia, świątynia pustynna? Kurde, katakumba, zwykły ten, piramida nie za bardzo. No bo sorry, ale piramida swoją wielkość miała, no i proszę państwa. No, 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 pierwszy raz ruda szmaragdu, to screenshotik. I sweet focia. Juhu! No i jest pierwszy emerald. Pięknie. One w ogóle mogą być w złożach po jeden surowce? Takie. W sumie emerald jest nowym surowcem, więc może, może. Ale nierozsądnie. Chociaż w sumie ciemno jest. Więc jakby się pokazała lawa, to by poszło światło, a nic. Dobra, nie przesadzajmy z tym koksem. Okej, nigdy nie kop pod sobą. Chyba, że umiesz. Dobra. Co? Kurde, kolejny kilo. Zostały mi tylko jeden kamienny i ten żelazny. Może nim dokończę i został mi ten żelazny. Emerald, ale jasne. Dobra. Jak nie będę znajdował, że jak surowcem się skończą. Tak na razie mam surowiec za surowcem. To będę robił cięcia. Znowu coś znalazłem. Jak bliziutko od ostatniego. Stawiaj się ta pochodnia tempa, no. Iron. Kolejny iron na koncie. Miałem żelaza, a żelaza. Może nawet się zacznę bawić z kolejkami. Okej. 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 No i co? No i to. Czy to chwila coś jest normalnie? Ja nie wiem, albo mi się trafił taki bogaty świat, albo teraz wszystkie światy są takie bogate. Nie rozumiem. Kiedyś trzeba było coś się namęczyć, żeby coś zdobyć. Wszystko było wiele rzadsze, pamiętam to. Kurde. Znalazłem, na pierwszym świecie znalazłem chyba tylko dwa diamenty, albo trzy diamenty. A nakopałem kopalni masę, a to było stare, stare wersje. 1.401. Zaczynałem od alfy 1.202, jak dobrze pamiętam. I teraz, o proszę, redstone. I teraz tak, od czasu do czasu. Dobra, w każdym razie może coś się pokazać. Stawię pochodnie. Kiedyż padniesz, mój żelazny kilofie. Tataram tam. Słyszałem, że podobno klocki mają się samoczynnie grupkować w grupki. Jakoś tego nie widzę. To już dawno powinien jedne się z nich zrobić, ale się nie robią. No to ja. No. Ostry basen widzę. No bo szambo nurki jakieś, wiadomo to. Dobra. Chyba wziąłem trochę dużo pochodni. Jak na potrzeby tego typu kopania. Chociaż myślałem, że natrafię na jakąś większą jaskinię. Tam w sumie miałem jedną, tam, ale... W sumie słyszę nad głową, że mam jakieś jaskinie. Raczej pode mną. To mało prawdopodobne. Musiałby być chyba na poziomie Bedrock albo i niżej. No cóż. No ale tam mobki chcą dostać szał. A ja sobie spokojnie siedzę pod nimi i kopię. Spokojnie, tak. Ale kiedy będę robił drugi poziom, to będę musiał wszystkie te kopalnie... wszystkie te opuszczone jaskinie.
Jaskinia może być nieopuszczona, może być. Dobra, ale nie w tym sensie. Wszystkie te... Węgiel, pierwszy raz węgiel tak głęboko pod ziemią znalazłem na tym świecie. Tak. No i z węgla leci exp. Czyli pewnie z żelaza tylko exp nie leci. Może to jest jakiś błąd. No. No. Ale mnie jak spaleci, widać to. Oj, oj, oj. Nie chce mi się czekać. Trzydziesty drugi poziom doświadczenia. No wreszcie się skończyłeś. Oj, Jakar, to nie wróży dobrze, jak się cieszysz, że kill-off ci się skończył. Dobra. Jak kiedyś powiedział ktoś mądry, nic tak nie niszczy państwa jak dobrobyt. Nie ma nic gorszego dla państwa od zbytniego dobrobytu. Obywatele robią się ospali, rozleniwieni, a wróg tylko na to czeka. Siup, okej. No, także w Minecrafcie można powiedzieć to samo. Nie ma nic gorszego dobrobytu. Bo wtedy chwyta nuda. Bo nie masz co zrobić. Wtedy właśnie rodzą się pomysły. Architekci. Niestety większość, pożal się Boże, architekci. Dobra. Kopcie, kopcie tunel. Jak mi się skończą wszystkie kill-offy. Dalej, ja w ogóle w jakim jestem biomie, chciałem powiedzieć. A ja jestem... Extreme Hills Edge. No to chyba za niedługo się Extreme Hills skończy. A mi chodzi o to, żeby znaleźć trochę szmaragdów. Co prawda nie mam jeszcze żadnej wioski. Nie mam jeszcze żadnej wioski. Nie znalazłem jeszcze żadnej wioski. Zaczyna się dawało, że tutaj coś zielonego przez chwilę migło. W sumie nieważne. Dobra, kopmy dalej. Ciągle Extreme Hills Edge. Kurde, minimapka by się przydała. Taki mod dający minimapkę na przykład tutaj. Wtedy bym wiedział, ile jeszcze mam kopać, czy mam kopać, gdzie mam kopać i tak dalej. Znaczy, gdzie mam kopać to chyba nie, ale w sumie... Nie, chodzi mi o biom, w którym mam kopać. Buty skórzane, no jeszcze się trzymają. Later boots. Zaraz. Gdyby to były żelazem, to pewnie już dawno by się schrzaniły. Przecież te buty skórowe od kiedy mam, no? Od pierwszego odcinka? A tyle już walk stoczyłem, to żelazne by chyba padły. Czyli skóra jest pewnie słabsza, ale wzmocniona. No, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Jeszcze ani trochę nie jestem głodny, no. Godzina 11:52, podczas której to nagrywam. O, ludziska, kochani. Węgiel. Kurde, wiecie co? Jak ja znajdę coś poważnego... A w sumie tak mi się zaraz kill-off skończy, będę się wracał. Idzie expo. Nie, nie mam siły męczyć się z tym węglem kamiennym kill-offem. Ha, ha, ha. Kij ci w oko, głupi gravelu. I to mi trochę zepsuje plany odnośnie... No niech będzie. Plany odnośnie dalszej rozbudowy kopalni w górę. Jeśli mam wydobyć wszystko, co znajduje się na danym obszarze, to muszę ją poszerzyć w górę.
Zdzieram tutaj te surowczaki. Kurde, poprzedni odcinek będzie trwał z ponad pół godziny, ma 36 minut. Będzie jego długodzienna siła. Także zdeczko wstyd. I tak, to był mój ostatni kill-off. Miejsca na schowanie czegokolwiek już prawie nie mam. I ciągle z Extreme Heroes. To może trochę. Opłaciło się pokopać żelaznym kill-offem. Co ja mógłbym nawet go zużyć, bo zebrałem tutaj 8 żelaza. To starczyło nawet na 2 takie kill-offy. Stop. Żelaza, tu mam 15, to stack żelaza. O, ładnie. To licząc tym, co mam w depo, nie w depo, kurde, tibia paszową, w skrzynce, no to... Ależ bardzo się opłaciło, ależ bardzo się opłaciło. Bardzo, bardzo. Osiem złota. I mam teraz 12 wydobytego. No to co, no to jedziemy tym kill-offs i jazda z tym koksem. Redstone. Ale będzie długo trwał ten odcinek. Nie wiem jak go nazwę. Chyba kopanie z Jackarem. Ile on już w ogóle może trwać? Nawet nie wiem. Dawaj, pochodnie. Szybko. Ciekawe ile wytrzyma ten kilo w uderzeń. Chyba 256 czy jakoś tak, czy 512, nie wiem. Oj, oj, oj. Chyba się skończy miejsce. Szkoda, oj, szkoda. Oj, nie. Nie, nie, szkoda. Właśnie, że nie. Tam, taram, tam, tam. Bądź, że mądry Jackar. Haha! Centralnie. No i co? No idziemy kopać dalej. Kopcie tunel, kopcie tunel. Ciągle Extreme Heroes, no. Co to jest to WS? Co to jest to FS? Co to jest to G? True? Nieważne. Przyda się łopata. Fuck, mam ziemię, dobra. Powinno wystarczyć. Kop, 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 kop. Kopiemy, kopiemy. Kill-off ciągle się wykorzystuje. Ciekawe ile będzie trwał ten odcinek. Muszę coś mówić, żeby nudy nie robić. Przed chwilą miałem powiedzieć, znaczy teraz miałem powiedzieć, że zrobię cięcie jak na następny surowiec. Ale znajdowanie surowców teraz to jest po prostu dziecinna zabawa. Albo ja mam tak bogaty świat. Aha, w pierwszym odcinku widzieliście jaki seed sobie dałem. Nie przeszkadzam jeśli będziecie z niego korzystać. Miłej zabawy wręcz życzę. Jak znajdziecie jakąś wioskę tylko, to bądźcie tak mili, napiszcie w komentarzach. Na jakich koordynatach się ona znajduje. Fuck. Idealnie 64 redstone. Tak jak znajdę teraz redstone, to co? Tego nie zbiorę. Będę musiał tam wejść. No i teraz będę musiał tutaj wrócić. Ha, ha, ha. Pięknie. Mam tylko nadzieję, że nie jest to aż jakiś taki super wielki. Nie jest to jakoś strasznie daleko.
Ale z surowcami się nie gardzi. Jak zaczniesz gardzić surowcami, możesz już skończyć tą grę. No, chyba jestem niedaleko już wyjścia. Mam nadzieję. Ej, no. Mam nadzieję, że zrozumie aluzję. Taka strzałeczka. No, chyba będę pamiętał, dobra. O, nocka, będzie impreza. Mam coś innego? Nie, mam tylko to nocko. No, żryjesz. No i co? Idziemy się naparzać. Ja z dojściem do domu. Dojdę do domu i skończę ten odcinek. 33 poziom. Ludzie. Muszę zdobyć, kurde, jak najszybciej dwa diaksy. Nie! Uff. Dobra, spoko. Przeżyłem. Ale jakbym spadł, jakbym się zabił. 33 poziom. O, jakbym się wkurzył. No, żyjesz, men. Człowieku, żryjesz to. Aha. Aha. Bo ja miejsca nie mam. O, ja pitole. Ledwo, ledwo. Ja prawie spojrzałem na Endiego. Creeper? In my house? I hate creepers. It's looking at me, staring in my house, and I hate creepers. Fajna muzyczka, polecam. Fuck you. Sorry. Zaraz cię załatwię, spoko, poczekaj. To może tutaj. A 64 lapisku tam było idealnie wręcz. Come and die. I hate creepers. Dobra. A, dzień się zbliża. A, i tak zdążę się wyspać. Kurde, pół godziny do rana, a ja ledwo idę spać. O. Jak wszystkie dźwięki przycichły, ale moc. No, w końcu Enderman to nie przelewki, nie? Też dwa ciosy diamentowym, żelaznym, sorka. Gdzie ja miałem to moje tam? Tutaj miałem. Może za jakiś czas zrobię tutaj ładne jakieś obudówkę, ale po co? Nowa IQ mobów nie a i mobów nie pozwala im tam zejść, ponieważ jest głęboko. Ale teoretycznie, wtedy kiedy mój dom wybuchał, creeper jakoś, żeby dojść do mnie, spadł z górki. Więc no, to jest takie do dyskusji to nowe AI.
Chodź. Tu jestem. No, wreszcie na mnie spojrzałeś. Podchodzi do mnie i udaje, że patrzy gdzie indziej. Muszę sobie kupić kotka, wiesz? Kotek. Kotek. Wyprawa do Enderu też by się przydała. Miksturki. Tak, miksturki. Ale i znalezienie. Spaduła. A nawet Dexpa nie zostawił. Wrenna swołocz. Zjesz to. Ale jazda, jak to fajnie wygląda ten błąd szczankami. Niektóre szczanków uznały, że chyba jednak dalej wolą tam zostać. Nasze szczanków, tfu. Z części klocków. I nie chcą zniknąć za cholerę. Dobra. Chyba następny jednak moim ruchem nie będzie odzyskanie. O, udało się. Idealnie. Odzyskanie tamtego żelaza, odzyskanie. On dalej tam będzie siedzieć. Tylko chyba zrobię sobie magazyn, bo już mi się zaczyna. Jak widzicie, za dużo wszystkiego. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Sayonara.